Dzień dobry kochani, więc seksik, część szósta, ulubiony wasz temat. E, ramy w małżeństwie, więc tutaj ten temat jest troszeczkę taki kurczę, ogólnikowy, więc będzie to wstęp dopiero później sobie to rozbijemy na części pierwsze troszeczkę, ale generalnie z tym, co mówi Biblia, fundament i podstawa waszego seksu w małżeństwie i ram prawdy w waszym seksie małżeństwie są w sumie tylko dwie prawdy, na których tu możemy budować, bo już wiecie z tych wcześniejszych lekcji mniej więcej o co chodzi, więc w nic samo w sobie Biblia mówi nie jest złe, dopóki ktoś tego nie nazwie, że jest złe, więc jakby musicie zrozumieć, że e... Generalnie ramą jest wasze sumienie, i drugie, drugą ramą może być za obopólną zgodą, czyli żeby nikt się tutaj nie krzywdził. I musicie jakby doprowadzić, dlaczego pewną rzecz uważasz za złą. Czyli na przykład seks oralny, dlaczego jest zły? No bo w pornusach to jest, no dobrze, ale generalnie na jakiej podstawie? No bo gdzieś tam i to będziemy sobie rozbijać. Ale potrzebujesz zawsze, zanim coś uznasz za złe, dobre, bo to jest właśnie moralność, której nie powinniśmy brać pod uwagę, tylko prawdę Bożą. I tak samo jest wiele traum, jak już mówiłem wcześniej, które mogą spowodować to, że czy kobieta, czy mężczyzna chce za dużo lub chce za mało seksu, więc za obopólną zgodą. I teraz ramy są takie, jakie wy ustalicie. Macie mieć dobry seks. W małżeństwie. Macie, możecie robić wszystko. Ja wam nie powiem, jakie my mamy ramy, dosłownie, z moją żoną, ponieważ jakby to jest sprawa już sumienia. I teraz, jeżeli ja bym powiedział pewne rzeczy, to mogliby pewni ludzie tego nie rozumieć, i właśnie to jest niepotrzebne. tak? Czyli jakby to jest już temat tabu, który nie jest potrzebny nikomu, bo to jest sfera intymna między mną a moją żoną. Więc tutaj. Absolutnie nie potrzeba nawet tego omawiać w praktyczny sposób pewnych rzeczy um, i tak samo ty ani nikomu nie musisz się tłumaczyć, um, ani sam przed sobą pewnych rzeczy wierzę co chodzi. W, w, tłumaczyć bo po co? Bóg daje ci absolutną wolność w małżeństwie do tego, by jedyną ramą mieć, właśnie te obopólna zgoda, krzywda, te w sumienie. I doprowadzić to wszystko do prawd Bożych, jeśli te sumienie jest bardzo jakby napięte. Więc tutaj musisz, na przykład, coś, co dla mnie jest ok, dla ciebie może nie być, dla, dla ciebie to sumienie może tego nie wytrzymać. I jeżeli ty byś szedł niezgodnie ze swoim sumieniem, jest to błędem. Bo Biblia mówi, wszystko co robisz wbrew sumieniu jest grzechem. Więc nie chodzi dosłownie, co Bóg lubi, czego Bóg nie lubi, ale chodzi dokładnie o to, czy twoje sumienie. Jakby wytrzymuje tą granicę. Jeżeli nie, to nie. I wtedy można jedynie co zrobić, to przedyskutować temat z małżonkiem, żeby poszerzyć tą granicę, ale, tak jak mówię dalej, za obopólną zgodą. Więc musicie mieć absolutną wolność w seksie. Musicie absolutnie się dogadać w tym razem. Nie mów mężowi czy żonie, a że to w pornusach jest, to to już jest za daleko. Ale dlaczego? Tu wibratory za daleko, tu coś tam, tu gra wstępna. Będę to wszystko opowiadał, rozłożę to na czynniki pierwsze, bo wiem, że teraz narodzą się pytania. Ale będziemy teraz będę jakby opowiadał, rozłożymy to sobie właśnie o orgazmie, o, o tym, jak to wszystko tam już w praktyczny sposób pewne rzeczy ogarniać, żeby ten seks był właśnie bardzo dobry. Więc zapraszam do następnej części i będziemy rozbijać ten temat. Aleluja.